Koszuleczka nie bez powodu, ponieważ dedykowana jest ona dzisiejszemu bohaterowi materiału. Jeżeli zastanawialiście się do tej pory, jak wyglądał komiksowy debiut pierwszego superbohatera w świecie DC, poznacie na nią odpowiedź. Zapraszam Was do przybliżenia komiksowego debiutu Supermana oraz jeszcze kogoś. Zaczynamy! W moim ręku znajduje się Action Comics numer 1. Oczywiście jest to nowy przedruk komiksu, który w oryginale ukazał się w 1938 roku i właśnie tutaj już na pierwszych stronach debiutuje ten ikoniczny superbohater, czyli Superman. Na pierwszej stronie mamy rozłożoną tak naprawdę całą genezę, ponieważ pierwszy kadr pokazuje nam eksplozję jego rodzinnej planety, w kolejnym widzimy, jak w maki tej kapsule kosmicznej przybywa na Ziemię. W kolejnej widzimy, jak mały niemowlak podnosi jedną ręką kanapę, robiąc nieziemskie wrażenie na swoich rodzicach. I kolejne przybliżają nas już bardziej współczesny wizerunek, czyli kiedy on jako superbohater lata po Metropolis i ratuje ludzi przed złem. Na kolejnej stronie mamy już pierwszą z trzech spraw, które pokazują typową robotę Supermana. W pierwszej sprawie Superman musi uratować niewinną kobietę przed śmiercią, ponieważ jest ona za coś skazana na krzesło śmierci. Superman posiada jakiś zwijek, gdzie jest dowód na niewinność tej kobiety i musi pognać na złamanie karku, aby dostarczyć go gubernatorowi miasta. Tylko nie jest łatwo, ponieważ gubernator śpi za zależnymi drzwiami, które sam bym chciał posiadać, ponieważ to jest taka gwarancja prywatności w mieszkaniu, że wow. Superman przebija się przez ochronę, dociera do drzwi i za pomocą swojej siły przebija się przez te drzwi i daje mu ten zwijek, aby uniewinnić kobietę i osiąga swój cel. W kolejnej historii udaje się na randeczkę z Lois Lane. Bardzo szykowna, elegancka randka, gdzie idą do jakiegoś miejsca, aby sobie potańczyć. Tam okazuje się, że jest jakiś gangster, który prosi Lois do tańca. Ona jednak odmawia, a on odmowy nie przyjmuje. Nalega, żeby z nim potańczyła i mówiąc, że będzie się na pewno z nim dobrze bawiła i ma tak się z nim bawić. Ona nie jest z tych kobiet, które tak łatwo ulegają, dlatego odmawia im w dosyć grzeczny sposób, a Clarkowi robi wyrzut, że nie stanął w jej obronie, tylko zachował się w taki tchórzliwy sposób. Po czym wsiada w taksówkę i odjeżdża. Za nią gangsterzy lecą, którzy chcą ją porwać. Wszystko widzi Clark i on od razu zakłada swój strój Supermana i pędzi za nimi. Tak naprawdę, no nie pędzi, tylko skacze, ponieważ nasz Superman w momencie debiutu nie miał super prędkości, nie miał też zdolności latania, tylko robił takie ogromne kilkumetrowe skoki. I on tak dociera do samochodu, którym oni już są porwali z Lois Lane, bierze ten samochód i niczym solniczkę wytrzepuje ich z tego auta, żeby oni wylecieli, po czym rozbija to auto na skalę. I tak właśnie mamy narodziny tej ikonicznej sceny, którą nadwidzicie teraz na okładce. Scena, która jest źródłem wielu inspiracji w formie takich easter eggów, jeżeli chodzi o jakieś okładki, motywy w komiksach, albo nawet w serialu, ponieważ mieliśmy jego interpretację kilkusekundową w Superman and Lois. Trzecią sprawą to jest typowo o charakterze korupcyjnym, jeżeli mówimy o świecie polityki. Ponieważ podczas porady jakiejś wychodzi czyjeś stanowisko, Superman odkrywa spisek i nakłania polityka, żeby mu wyjawił źródło właśnie tego, kto zasponsorował taki rodzaj głosów. I tu się kończy takim małym cliffhangerem, robiącym apetyt na więcej. I tak wyglądał debiut naszego Supermana, w trakcie którego jeszcze były przebitki jego kariery zawodowej jako dziennikarza, ponieważ tam szef przypisał go do sprawy Supermana na wyłączność. I myślę, że była to bardzo bezpieczna akcja, bardzo bezpieczny debiut, wyładowany przede wszystkim akcją. Nie ma tutaj jakiegoś miejsca na budowanie emocji, rozwijania charakterów postaci, ale to też jest typowy charakter historii z lat 40. I to nie jest błąd, tylko tak się po prostu kiedyś pisał komiksy. W takiej prostej formule myślę, że jak najbardziej sprawdza się i wprowadza nam bohatera, o którym dużo wiemy. Widzimy jego pełną genezę, widzimy w jaki sposób on działa i że jest taką dosyć idealną jednostką, która ma czyste serce, działa w imię dobra i jest, myślę, bohaterem, który nawet przekrojem takiej historii może inspirować. Dodatkowo mamy historię o bardzo zróżnicowanym podłożu. Każda kładąca nacisk, że to jest bohater działający w imię ludzi. Tu ratuje niewinną kobietę, tu także ratuje niewinną kobietę, ale z opresji gangsterów, którzy chcieli się z nią umówić, później ją porywają, oraz działa także w świecie polityki. Myślę, że bardzo taki obyczajowy zakres spraw, które no,
w obecnych czasach coraz rzadziej się spotyka. I jak powiedziałem wcześniej, to nie jest wyłącznie jeden debiut, ponieważ ten komiks jest znacznie grubszy. Mam tu także kilka innych historyjek, ale jedna powinna przykuć Waszą uwagę, ponieważ mam tutaj także debiut Zatary, czyli Ojca Zatany. I to zaskoczyło mnie pozytywnie, bo ja wcześniej nie czytałem zawartości tego komiksu. Przekartkowałem sobie i patrzę, wow, co tu robi Zatara? I tak, Zatara także debiutuje tutaj, ale może głośno tego się nie nadmienia, ponieważ nie jest to tradycyjny superbohater, a bardziej spec od magii. I on w swoim debiucie ma jedną dłuższą historię o podłożu detektywistycznym. Ponieważ Zatara nie jest magiem, który bierze różdżki i on sobie tam Bóg wie co czaruje jak Harry Potter, tylko bardziej ma takie praktyczne zastosowanie. On ze swoim pomocnikiem, Tonkiem, który chodzi bez koszulki, z turbanem na głowie, jest taki mega dokoksany, na pewno robił wrażenie na niejednej osobie, pomagają policji w rozwiązaniu różnych spraw. I taką sprawę tutaj mają, ponieważ ktoś i jakaś grupa gangsterów pod wodzą Tigress chcą napaść pociąg i ukraść z niego kosztowności. Oni o tym się dowiadują i lecą, żeby ich powstrzymać. Sprawa troszkę się komplikuje, Zatara także jest porwany. I jest on postawiony w niebezpiecznej sytuacji, z której musi jakoś wyjść i udaje mu się to za pomocą magii. Tu jest przede wszystkim fajne zastosowanie magii, że właśnie nie mamy tego efekciarskiego wizualizowania czarów, tylko bardziej praktyczne podejście. Tu potrafi zamrozić czytelników, tu potrafi ich ponieść do góry i zostawić w takiej lewitującej formie, tu potrafi zatrzymać kulę, a tu potrafi rozwiązać ręce. Dodatkowo mamy Tonka, który reprezentuje bardziej tą fizyczną siłę, jeżeli chodzi o bezpośrednie starcia i oni się fajnie uzupełniają, fajnie to się czyta i tu mamy dobrze skrojonego detektywistyczną historię po podłożu kryminalnym, która myślę, że jakością mogłaby dorównywać historią o Batmanie, a nawet w niektórych momentach ją przyćmiewać. Przede wszystkim jest to dłuższa historia i fajnie ją się czyta, ponieważ mamy fajnie nakreślone sylwetki. Jedyne co tutaj mógłbym się doczepić, to może o zestarzałą kreskę, ponieważ jest ona bardzo mroczna, ale w tym roku kryje się coś, co dodało uroku tej historii i powagi sytuacji. I to tyle. Tak prezentuje się debiutancki komiks, jeżeli mówimy o Supermanie, tym pierwszym superbohaterze w świecie DC. Komiks, który można bez problemu nabyć w ramach inicjatywy Facsimile, czyli tych przedruków, i on kosztuje bodajże około 17-18 zł, czyli stosunkowo niewiele, a myślę, że fajne uzupełnienie kolekcji domowej. Kolekcji pod kątem, jeżeli zbieracie takie starocia, gdzie bohaterowie debiutowali. Ma swoją wartość kolekcjonerską, chociaż wiadomo, że może niewielką, ponieważ to jest nowy przedruk. Może za ileś lat, jakie one nie będą dostępne, będzie to coś warte. Dla mnie to jest warte pod kątem takim sentymentalnym i zachęcam Was do kupna, bo myślę, że to jest taka fajna ciekawostka. I to tyle Ci ode mnie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Cześć!